Każda druga część spotkania otwartego premiera Donalda Tuska jest rozmową, więc zachęcam. Nawet mam blisko. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Wszystko, co pan mówi, okej, zgadzam się z tym wszystkim. Ja przyszłam do pana z wielką prośbą. Ja pracuję w przedszkolu jako pomoc nauczyciela i jak nastała pandemia, został zlikwidowany etat niani w przedszkolu, w najmłodszej grupie, który jest niezbędny, jest bardzo potrzebny i do dziś nie został przywrócony. Ja nawet napisałam list do pana prezydenta, nie wiem, czy się zdążył zapoznać, bo to świeża sprawa. Chodzi mi bardzo o przywrócenie tego etatu. To jest w każdym przedszkolu samorządowym jeden dodatkowy etat, jedna najniższa krajowa, a pani dzieci ma około 20, jest woźna, która ma tyle różnych rzeczy do zrobienia, i taka niania jest po prostu niezbędna. To dla dobra dzieci. Bardzo proszę o przywrócenie tego etatu. Pan ma to wpływ. Brzmi przekonująco. Znaczy, no dużo, dużo wysiłku i serca włożyłem w podwyżki. Nie, bo teraz mi serce pęka, jak pani mówi o płaczących maluszkach, bo Ja bywam, znaczy nikt nawet nie wie, jak często bywam nianią dla moich najmniejszych, więc wiem. Dwie. Okej, to przyjąłem do wiadomości. Patrzę na pana prezydenta. Bo może ja mam taki pomysł, żeby nie było, żeby nie trzeba, no, że się skończy na słowach. Panie prezydencie, może spróbujemy pilotaż zrobić od razu w tej placówce. A ja się zastanowię, co, ile to będzie kosztowało i jak można by... No to już jest jakaś... Czyli pan prezydent dobrze wie, o co chodzi. Czyli pan prezydent... Tadeusz, masz policzone, to już widzę. No to... Czyli nie jest źle, jest przynajmniej policzony. Jest przynajmniej policzony. Nie, ja sobie żartuję, ale ja nie chcę zmarnować ani sekundy naszego wspólnego wysiłku, żeby poprawić sytuację i w szkołach, i w przedszkolach, i w żłobkach. To był największy wydatek tej nowej ekipy, znaczy nie nasz, tylko te zmiany w budżecie na podwyższenie płacy i nauczycielskiej. Dotyczyło to też przedszkoli i żłobków. I do tego właśnie też babciowe, więc ja tu nie chcę skąpić w żadnym wypadku. To już zrozumiałem. Okej, no ja pogadam, skoro prezydent dobrze wie, co u niego, jak to się dzieje. I ja... Czuję, panie prezydencie, że tu szans pan nie ma, szczerze powiedziawszy, tu w konfrontacji z koleżanką. Dzień dobry, Katarzyna Dudkowska, wiceprezeska spółki AC, spółki giełdowej, która zatrudnia ponad 700 osób i która sprzedaje swoje produkty na ponad 50 rynkach na całym świecie. W tym, panie premierze, jak panu dokuczają, że pan był w Peru, to mogę powiedzieć, że my za pana śladem tam pojechaliśmy i otworzyliśmy własną spółkę, córkę, także są efekty. Ale mogę tylko zadeklarować, że na wybory pójdziemy, tylko mamy też tutaj prośbę, żeby nasi, na razie kandydaci, ale potem europosłowie też wspierali nasz podlaski biznes. My jesteśmy dumni z Białegostoku, jesteśmy dumni z Podlasia, ze wspaniałych firm, które tutaj powstały. Cieszę się bardzo, że pan ma świadomość, że jest nam tutaj trudno i już my więcej nie udźwigniemy tych kolejnych obowiązków, tych kolejnych sankcji, które są na nas tutaj nakładane. Wybaczcie państwo, ale my mamy świadomość, mamy takie odczucie, że one w Polsce są interpretowane rozszerzająco. Jeśli Unia Europejska mówi, że mamy nadzorować szczególnie eksport do krajów europejskich, euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, nasze izby celne, nie wiem na jakiej podstawie prawnej, bo nasi prawnicy też się drapią po głowie i mówią, że nie ma takiej podstawy prawnej. My jako przedsiębiorcy musimy składać oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej, że mamy świadomość, że gdzie te towary ostatecznie trafią, ale do krajów, które nie są objęte sankcjami. Do krajów Uzbekistanu, do krajów, no Kazachstan należy do Europejskiej Unii, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, ale to nie tylko o Kazachstan chodzi, to chodzi o Uzbekistan, to chodzi o Turcję, to chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie i naprawdę my musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem, bo
jest nam szalenie trudno, tak? Każdy eksport wiąże się dodatkowymi obciążeniami, dodatkowymi obowiązkami, a dodatkowo takie towary sankcyjne nie mogą jechać przez wschód, muszą jechać dołem Europy, czyli płacimy za transport kilka razy drożej. A niestety, panie premierze, jak pan mówił, że mamy oczekiwania, że po 15 października będzie szybciej, będzie intensywniej, ci przedsiębiorcy będą widziani, my tego oczekujemy, ale tego jeszcze nie widzimy. Jeszcze tego nie widzimy, wciąż mamy nadzieję, że to zobaczymy, bo na interpretację kodu celnego, jakże szalenie ważącego w skutkach, czekamy ponad 8 miesięcy i urząd wciąż to przedłuża. I tutaj mamy prośbę, żeby przyspieszyć te działania w ministerstwach. Mam wrażenie, tak jak powiedziałam, sprzedajemy instalacje gazowe do samochodów. Podlasie, tutaj do też panów europosłów kieruję i też do posłów obecnych, stoi autogazem. Powinniśmy być dumni z tego, że właśnie na Podlasiu są największe firmy autogazowe w Polsce. 3,5 miliona kierowców jeździ na autogazie, a niedługo wejdzie embargo na gaz z Rosji, a nasze ministerstwa nie są na to przygotowane, panie premierze. Mam wrażenie, że zbyt bagatelizują tą sprawę. Mamy pewne postulaty, szczegółowo na pewno możemy je przedstawić, tylko proszę namaścić swoich ludzi, ja mam świadomość, że pan nie ma do tego głowy, proszę namaścić swoich ludzi, żeby przedsiębiorcy byli też tutaj widziani. Dziękuję. Ja muszę mieć głowy też do tego, bo to poruszyła pani, szczególnie w pierwszej części wypowiedzi, poruszyła pani sprawę niezwykle, no, spędza mi to sens powiek, nie ukrywam. Ja nie będę kierował tych słów do pani, tylko żeby sobie jakby wyjaśnić naprawdę, jak jest na przykład z tym Uzbekistanem czy Tadżykistanem. Ja to wiem. Państwa byłego Związku Radzieckiego stały się oczywiście takim przepustem dla Rosji, jeśli chodzi o towary objęte sankcjami. Mnie tam nikt nie zaczaruje, bo trochę w sankcjach robię od wielu, wielu lat. Znaczy, nikt się tak bardzo w Europie nie angażował, jak byłem szefem Rady Europejskiej i teraz jak jestem premierem, żeby sankcje wobec Rosji i Białorusi były sankcjami dla nich dokuczliwymi, a nie dla naszych. Ale też muszę powiedzieć, że my nie jesteśmy od macochy. Znaczy, polskie firmy, podobnie jak inne w Europie, ale nie dokończyłem zdania. Polskie firmy, podobnie jak w Europie, różne firmy, szybko znalazły sposób, jak omijać i łamać sankcje. Ja nie mówię, że to jest pani firma, ale jeśli ktoś mi mówi, że nagle Tadżykistan stał się dla niego wymarzonym partnerem, a eksport polski do Tadżykistanu w ciągu ostatniego roku wzrósł o ponad 500%, to my wiemy dokładnie, na czym polega fenomen ożywienia gospodarczego między polskimi i europejskimi firmami, a Tadżykistanem, Kazachstanem, Uzbekistanem. Ja to wiem i pani to wie. W związku z tym ja jako premier państwa, które czuje się zagrożone przez Rosję i które uważa, że między innymi sankcje służą temu, żeby Rosja była słabsza, a nie silniejsza, nie mogę przymykać oczu na to, że te sankcje przez firmy europejskie, amerykańskie, w tym europejskie, w tym polskie, szukają różnych sposobów, żeby omijać sankcje. I że najłatwiejszym sposobem jest oczywiście eksport do państw byłego Związku Radzieckiego. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten eksport, który idzie na przykład do Uzbekistanu, czy do Kazachstanu, czy Tadżykistanu, jest eksportem do tych krajów właśnie na papierze. Już nawet nikt nie udaje, że to jedzie tamtędy. Ale my to sprawdzamy. Ale ja nie mówię o pani firmie, ja mówię o sytuacji, o której pani powiedziała, bo przecież nie przyjechaliśmy rozwiązać problemu pani firmy, tylko zastanowić się nad mechanizmami, które ułatwią polskim przedsiębiorcom wyjście z trudnej sytuacji, w której się znaleźli z powodu sankcji. Ale wyjściem z tej sytuacji nie jest ułatwianie w omijaniu sankcji. I na to mnie pani nie namówi. Niezależnie od tego, jak to jest kłopotliwe, ja to rozumiem, ale ja nie mogę namawiać Francuzów, Niemców czy Hiszpanów, przestrzegajcie sankcji wobec Rosji, bo to jest jakaś metoda pomocy Ukrainie w tej wojnie i równocześnie przymykać oczy na to, co się dzieje w relacjach z takimi państwami jak Uzbekistan, Tadżykistan czy wspomniane przez panią Emiraty Arabskie. Nie, ale znaczy, pani mówi do mnie szczerze, ja do pani mówię szczerze, więc tutaj nie będę, tutaj nie ustąpię. Natomiast wszędzie tam, gdzie moglibyśmy pomóc firmom, które zostały mocno ugodzone polityką sankcyjną Zachodu wobec Rosji i
Ja bardzo chętnie się spotkam też z ludźmi, którzy są w pani biznesie i mają kłopoty z tego tytułu, że jest wojna w biznesie, który pani reprezentuje. I bardzo chętnie zastanowimy się wspólnie, co zrobić, żeby wam pomóc, ale proszę ode mnie nie oczekiwać, że pomogę w omijaniu sankcji. Okej, okay. To ja tylko chciałem, żeby sprawa była jasna, także, ale zgodzi się pani ze mną, że Tadżykistan, że ta rewolucyjny wzrost obrotu z Tadżykistanem, Uzbekistan to samo, też wzrosło kilkaset procent. Okej, okay. To będziemy to badać. Mamy pani pytanie? Tutaj jesteśmy, po lewej. Dzień dobry panie premierze, Anna Naszkiewicz, wiceprezes Suwalski z specjalnej strefy ekonomicznej Suwałki. I tu, jak się pewnie pan spodziewa, pojęcie przesmyku suwalskiego. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa podlaskiego, między innymi również Białystok, Suwałki, województwa warmińsko-mazurskiego, podstrefa Ełk, podstrefa Gołdap i częściowo terenu województwa mazowieckiego. Taki mechanizm jak Polska Strefa Inwestycji w przypadku przesmyku suwalskiego i tych terenów szczególnie tutaj graniczących z obwodem kaliningradzkim zaczyna i Białorusią przestaje działać. W związku z tym, że pojawiły się takie programy, między innymi rządowe, jak program rozwoju rejonów przygranicznych przez pana Protasa prowadzony, który adresowany jest do samorządów, program Horeca, który adresowany jest z kolei do przedsiębiorców, ale z branży turystycznej, gastronomicznej, chcielibyśmy się do pana zwrócić, tak jak tu pani powiedziała, ludzie listy piszą, my też do pana wysłaliśmy korespondencję, ona jest w drodze, mam nadzieję, że na ten roboczy poniedziałek zdąży. W sprawie obniżenia progów inwestycyjnych w naszej Suwalskiej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej. My nie chcemy od rządu żadnego programu osłonowego, żadnych pieniędzy specjalnie dedykowanych dla nas. Chcemy jedynie prosić państwa o to, żebyście państwo się pochylili nad naszą sytuacją niepewności gospodarczej, ucieczki przedsiębiorców, bojaźni przed inwestowaniem. To dla nas też bardzo ważna sprawa, bo to dużo miejsc pracy w naszym regionie. Województwo podlaskie było też takim regionem, które się borykało z pewnymi problemami. I liczę na to, że zostanie to przychylnie rozpatrzone, że się pan premier nad tym pochyli, bo to bardzo ważna decyzja dla naszego regionu. Dziękuję serdecznie. Generalnie po to powstawały w Polsce specjalne strefy ekonomiczne, żeby specjalnymi metodami zachęcać do inwestycji. Sytuacja jest dodatkowo specjalna, więc dobrze, w poniedziałek zastanowię się nad tym. Oczywiście za tym pójdą prośby ze wszystkich stref, żeby obniżyć próg inwestycyjny, jak się pani domyśli, ale znajdziemy może jakiś sposób. Czy to będzie wymagało zmian ustawowych? Obawiam się, że tak, nie? Ale dobrze, ja to przyjrzę się temu bardzo dokładnie w poniedziałek, no bo każda propozycja, która jest propozycją, nam będzie łatwiej, a wy nie musicie dopłacić jako państwo, bardzo mi się pasuje. Znaczy, jestem tu, byłbym tu bardzo elastyczny. A ja bym od pani poprosił informację, bo to była ta pierwsza część geopolityczna, że tak powiem, ale ja nie chcę, broń Boże, zlekceważyć problemu autogazu i tego, o czym pani mówi, że tu są, jak rozumiem, bo ja nie wiedziałem, że to jest jakieś zagłębie przemysłowe, czy dotyczące autogazu i że boicie się konsekwencji embarga i no to chciałbym dobrze zrozumieć, jak możemy pomóc i na czym. Tak, ale to nie teraz może, bo to my tu w amfiteatrze nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać specyficzne problemy branży, ale chciałbym dostać precyzyjną informację, tak? Nie, ja wiem, ile kierowcy jeździ na gazie, ale to na mnie nie robi wrażenia, bo 36 milionów ludzi musi się zrzucić na kogoś i to, więc ja się czuję odpowiedzialny za wszystkich, ale ja bym chciał wiedzieć, co naprawdę można zrobić, żeby pomóc branży, jeśli ona bez własnej winy jest zagrożona z tytułu wojny, tak? I to tu bardzo poważnie się bym na tym pochylił. Jesteśmy u góry, po lewej.